bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Podejdzie pan bliżej, co pan ma, tam ma na tej plakietce? Ja tworzę wniosek do Marka. Dobrze. Będzie zapisany od razu, miał zapisane na wieczność, co to ja i kto jest i co chcę. Dobrze. Wszystko legalnie. To jest z państwa z pracy najpierw? No właśnie. Pan, tak? Tak. Może tak, ci państwo, którzy nie są z pracy, to usiądą, którzy są jako publiczność, tak? A kto jest z pracy, to może wstanie, tak? No, w szczególności kto jest nowy z pracy. Nowy z pracy, tak? Pan już był poprzednio, tak. Prawda? Ma pan zgodę, pan również. Proszę no bardzo. Właśnie. Moje nazwisko Zbigniew Nowak, ja jestem redaktorem naczelnym czasopisma internetowego, zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Tutaj jest... Tak. Ponieważ to jest jednoosobowa redakcja. Dobrze, dobrze, ja za chwilkę oddam, tak? Dobrze. Już ten napiszemy. Z przodu jest tytuł, z tyłu jest rejestracja. Stawił się Zbigniew Nowak, redaktor naczelny. I to jest co czerwone. To jest tytuł. Tak, jest Gazeta Wyborcza, tak tu jest zaraportowana. Można czytać w internecie dużo na temat sądu. Czasopisma internetowego, tak? Tak. To się nazywa Raport Nowaka. www.raportnowaka.pl Raport Nowaka, jedno słowo. .pl Zarejestrowanego w sądzie, i tu odwrót. Zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. No i tu sąd już jest ładny, to wszystko rozszyfrować. W 7 Wydziale Cywilnym. Dobrze. I co by pan chciał rejestrować? Wnoszę o rozszerzenie tego postanowienia, które tutaj zapewne wcześniej zapadło, o rozszerzenie, żebym też ja mógł dokonywać zapisu audio i wideo. I wideo, tak? Znaczy, no to, bo to jest jedno i to samo. Tak jak w Konstytucji. Wizja lub kopia. Wizji i poni, albo wizji lub poni. Obrazy i dźwięku, dobrze. I prasy, dobrze. Dobrze, czyli napiszemy na podstawie, dobrze, oddamy. Plakietkę, proszę bardzo. Czyli na podstawie tego 357 zezwolimy panu na utrwalanie za pomocą aparatury obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. Dobrze. Tak, chciałem jeszcze dodatkowy punkt do tego mojego wniosku. Proszę Wysokiego Sądu, w trybie 156, ja mogę to zrobić osobno, ale myślę, że mogę to do protokołu zrobić. W trybie 156.5 wnoszę, aby Wysoki Sąd wyraził zgodę na udostępnienie, ewentualnie za zgodą prezesa, akt do wglądu redakcji, którą reprezentuję. Albowiem z materiału dowodowego, który już widziałem na wideo i wniosku policji z Ostródy wynika, że policjanci przy tym wniosku dopuścili się przestępstwa przekroczenia prawa. Ja się muszę z tym materiałem zapoznać. Podczas tego wniosku to później będziemy decyzję podejmować. Dobrze? Dobrze. Po rozprawie zobaczymy, bo jeszcze tutaj wyjaśnimy kwestie formalne najpierw z panami. Tutaj chciałam się zwrócić do panów obwinionych. Panowie obwinieni nie siedzą na razie. Tutaj na ostatniej rozprawie sąd w części końcowej postanowił odroczyć rozprawę do dnia 18 kwietnia, tak? Wezwać w charakterze świadków Olgierda Dąbrowskiego, Bogumiła Posę i świadków, którzy byli zawnioskowani we wniosku obwinionego pana Słonawskiego, tak? Na karcie 139, czyli sędziów Sądu Rejonowego w Ostródzie. Natomiast jeszcze po zakończeniu rozprawy, po analizie jeszcze ponownej akt sprawy, sąd postanowił zmienić to zarządzenie. Uchylił punkt dotyczący wezwania w charakterze świadka pana Bogumiła Posę oraz tych świadków, którzy zostali zawnioskowani przez obwinionego Słonawskiego. Za chwilę sąd poda motywy tej decyzji.
ponieważ wpłynął kolejny wniosek później pana Słonawskiego, kolejny wniosek dowodowy o dopuszczenie kolejnych dowodów. Było to wniosek dowodowy o zabezpieczenie nagrań z monitoringu, wezwanie w charakterze świadków ekipy TVP Oddział Olsztyn, zabezpieczenie materiału filmowego dotyczącego produkcji reportażu, nagrania roboczego niewyemitowanego w programie dotyczącego produkcji reportażu z dnia 22 września 2010 roku wyemitowanego w programie lokalnym Informacje, ustalenie wezwanie dopuszczenia dowodu z przesłuchania przywracających porządek na korytarzu pracowników ochrony wezwanych przez sędziego Pawlik, o zwrócenie się do Sądu Rejonowego o kopię protokołu posiedzenia z 22 września w sprawie 2KS 33/10 i dopuszczenie tego dowodu w postępowaniu, a następnie wezwanie i dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka Ryszarda Maziuka na okoliczności przedstawione w zeznaniach policjantów, które mijają się z treściami zawartymi w notatce służbowej Jarosława Mańki dotyczącymi telefonicznych konsultacji z Urzędem Miasta Ostróda, a może i nacisku napełniającego w tym czasie obowiązki burmistrza Olgierda Dąbrowskiego. Sąd postanowił te wnioski dotyczące przesłuchania sędziów, jak również 18 sędziów Sądu Rejonowego w Ostródzie, dziennikarzy, reporterów TVP Olsztyn i Gazety Olsztyńskiej oraz ten cały wniosek, który został ostatnio złożony przez pana Słonawskiego, oddalić w całości. I sąd wydał w tej kwestii postanowienie w dniu 15 kwietnia, czyli w piątek. Wydał postanowienie, które nie podlega zaskarżeniu, ale to postanowienie będzie badane ewentualnie w toku instancji, jeżeli byłoby niekorzystne dla panów rozstrzygnięcie, to sąd okręgowy będzie badał, czy sąd postąpił słusznie i będzie badał to postanowienie. W uzasadnieniu tego postanowienia sąd napisał tak: w dniu 17 marca obwiniony Andrzej Słonawski wniósł o dopuszczenie dowodów, o których mówiłam. Sąd zważył, co następuje. Osoby, o których przesłuchanie wnosił obwiniony, mogły mieć jedynie wiedzę na temat okoliczności dotyczących przebiegu zgromadzenia, tak? Przed Sądem Rejonowym w Ostródzie w dniu 22 września 2010 roku oraz odnośnie zachowania w tym czasie członków zgromadzenia w budynku tego sądu. Nagrania filmowe oraz zapisy z monitoringu również dotyczą przebiegu tego zgromadzenia. Rzeczą bezsporną w niniejszej sprawie jest, iż w tym dniu przed wyżej wymienionym sądem odbyło się zgromadzenie celem wsparcia przez inicjatywę społeczną Porozumienie Rawskie mieszkańca Ostródy Rafała Lewickiego i że w tym zgromadzeniu z ramienia organizatorów brali udział obwinieni Waldemar Kalinowski i Andrzej Słonawski, albowiem okoliczność ta została już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy. Ustalanie szczegółowego przebiegu tego zgromadzenia nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, podobnie jak nie mają takiego znaczenia protokół posiedzenia, o który pan wnioskował, sporządzony przed Sądem Rejonowym w Ostródzie oraz konsultacje telefoniczne Ryszarda Maczuka z Urzędem Miasta w Ostródzie. Kluczową kwestią w tej sprawie na obecnym etapie postępowania jest ustalenie, czy doszło do prawidłowego i skutecznego zawiadomienia przez inicjatywę społeczną Porozumienie Rawskie Urzędu Miasta w Ostródzie o zamiarze odbycia zgromadzenia przed budynkiem sądu i prokuratury rejonowej w Ostródzie w dniu 22 września. W ocenie sądu z uwagi na treść zarzutu tylko wnioski dowodowe dotyczące ustalenia tej kwestii mogą być obecnie uwzględniane. Mając na uwadze powyższe okoliczności należało orzec. I jako podstawę, chwileczkę pani Słonawski, tak? Jako podstawę wydania tego postanowienia sąd podał artykuł 170 paragraf 1 punkt 2 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 39 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego. Jeżeli zajrzymy do artykułu 170 kodeksu postępowania karnego, oddala się wniosek dowodowy, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy. I tutaj jako tą podstawę sąd przyjął. Zmiana tej decyzji była spowodowana tym, że proszę panów, tutaj po sąd dokonał jeszcze ponownej analizy i ponieważ no
chciał uporządkować tutaj ten proces, żeby jak najszybciej tutaj i sprawniej go przeprowadzić, również z korzyścią dla panów, żeby panowie nie musieli tutaj jeździć. A te okoliczności, które, na które się powołuje pan Andrzej Słonawski i jakby kolejne wnioski, które on składa w tej sprawie, no tak jak sąd powiedział, nie mają dla rozstrzygnięcia tej sprawy znaczenia. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, za chwilę panie Słonawski, panu udzielę głosu. Chciałam tylko przypomnieć jeszcze raz, że zarzut dotyczy zorganizowania, samego zorganizowania rzekomo nielegalnej manifestacji, tak? I to musimy badać, tego się musimy panowie trzymać, bo to, czy sędzia Borowy zachował się tak, czy sędzia, która coś tam widziała na korytarzu, czy coś, nie ma znaczenia dla tej sprawy. Tutaj sąd jeszcze jako przykład chciałby podać artykuł 14 z ustawy Prawa o zgromadzeniach, gdzie jest mowa o tym, kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia i tak dalej. Jeden z punktów mówi o innym typie w ogóle wykroczenia, tak? I te zeznania świadków, które po analizie tych akt, jeszcze raz po zastanowieniu się głębszym, sąd uznał, że prowadziłyby jedynie do przedłużenia tego postępowania, do rozmycia tego właściwie, co jest celem tego postępowania, tak? I dlatego sąd ograniczył jakby tutaj w dniu dzisiejszym tylko będziemy słuchać świadka Olgierda Dąbrowskiego i ewentualnie będziemy jeszcze zastanawiać się nad innymi wnioskami, które być może pan Słonawski czy pan Kalinowski złożą. I jeszcze chciałam tylko zaznaczyć, że pan Słonawski również złożył wniosek o przesłuchanie świadka Jana Nosewicza, burmistrza, tak? Byłego, który wówczas, na adres którego zostało skierowane zawiadomienie. I sąd jeszcze co do tego wniosku się na razie nie odniesie. W dalszym toku postępowania zobaczymy, czy sąd również być może ten dowód dopuści. Na razie, jeżeli zobaczymy, co nam wyniknie z przesłuchania pana Dąbrowskiego i być może wówczas dopuścimy dowód również z przesłuchania świadka Nosewicza. To miałabym tyle, ale panie Słonawski, proszę, udzielam panu głosu. Szanowna pani przewodnicząca, tak, pierwsze poprosimy o to uzasadnienie na piśmie. Jest oczywiście, to jest napisane. Po drugie, w dalszym ciągu podtrzymuję wniosek o przesłuchanie pani sędzi Ewy Pawlik, jako że od niej zaczęło się to wszystko wtedy, kiedy ona sporządziła pismo do przewodniczącego, do prezesa pana Borowego. To jest na karcie 59, akt sprawy. I ona tutaj wskazuje na nasze złe zachowanie na sali sądowej, przed salą sądową, twierdząc, że w tych incydentach brali członkowie Porozumienia Radzkiego. Oświadczam, że na sali sądowej i przed salą sądową byłem tylko ja z uczestnikami postępowania. Panie Słonawski, ale to już pan mówił. Tak. I chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że panie Słonawski, to o czym pan teraz mówi, to też byłyby dowody na potwierdzenie tego, że panu, na temat panów zachowania w sądzie lub w czasie manifestacji, a chciałam zwrócić uwagę, że to również nie jest przedmiotem tego postępowania, tak? Ja rozumiem, panie Słonawski. Także tego nie będziemy sobie tego wyjaśniać. Pani przewodnicząca, przypomina pani sobie moje wystąpienie, kiedy przesłuchując policjantów szedłem dalej z uwagi na obawę, że na pewnym etapie postępowania zarzut się zmieni. Tutaj będziemy przesłuchiwali za moment burmistrza, który wykazał się totalną indolencją i nieznajomością prawa. Nie tylko on, ale urząd, który reprezentuje. Ja do akt sprawy dołączę rozmowę telefoniczną z sekretarką pana burmistrza, która wskazuje na wszystkie wymogi formalno-prawne, jeśli chodzi o przeprowadzenie na terenie miasta ostudy manifestacji. I z tego sąd będzie wiedział, że pan burmistrz absolutnie nie ma ani prawa, ani obowiązku, a tym bardziej nie ma mocy prawnej wydawania zezwolenia na tego typu manifestacje. Panie Słonawski, po przeocenie przepisów wystarczy przeczytać prawo zgromadzenia i sąd może pewne wnioski już wyprowadzić, tak? A jeżeli pan zarzuca panu burmistrzowi jakieś działania niezgodne z prawem, tak, również należy złożyć
złożyć formalny wniosek, tak? Bo my nie możemy w postępowaniu, kiedy panowie są obwinieni o pewien zarzut, zmieniać zarzutów w ten sposób, że my teraz będziemy prowadzić postępowanie przeciwko panu Borowemu na przykład. Tak, albo panu burmistrzowi, tylko musi być odrębny wniosek, żeby sąd mógł się tym zająć, Dokładnie tak? Także myślę, że tutaj się rozumiemy. Dobrze. Dokładnie tak. Czyli składam wniosek o uzasadnienie na piśmie. To oczywiście. Znaczy składam wniosek o doręczenie mi postanowienia dotyczącego oddalenia moich wniosków wydanego w dniu 15 kwietnia 2011 roku. Wykonanie i odpłatne wykonanie kserokopii protokołu z poprzedniego posiedzenia. Dobrze, Panie Słomowski. Dobrze. Pani Kalinowski, czy jeszcze może jakieś wnioski formalne, czy coś odnośnie wniosków formalnych Pani Słonawski? Już więcej nie ma, tak? Możemy zaczynać przesłuchanie, tak? Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Panią Komisję Pana Dąbrowskiego. Tym bardziej, że proszę Wysokiego Sądu, mówię w ostatnim posiedzeniu, żebyśmy po prostu tą ustali ten wniosek za oczywiście bezzasadny, niezdrowy. Proszę bardzo, Panie Dąbrowski, proszę podejść do barierki. Ma Pan dowód osobisty? Proszę. Proszę bardzo podać tutaj Panu sekretarzowi. Proszę podejść do barierki. Pan Olgierz Dąbrowski, lat ile ma świadek? 59. Lat 59, zamieszkuje w jakiej miejscowości? Tylko miejscowość proszę podać. Lubajny. Lubajny, tak? Tak jest. Lubajny. Zawód wyuczony? Socjolog. Socjolog. Nie był Pan nigdy karany za składanie fałszywych zeznań, prawda? Nie byłem. Czy w stosunku do obwinionych Panów obu jest Pan osobą obcą, tak? Jestem obcy, ale nie znam tych Panów. Obcy, dobrze. Obcy, nie karany, dobrze. Pouczam świadka obowiązku mówienia prawdy, jak również odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Proszę powiedzieć, proszę świadka, Pan pełni funkcję burmistrza, tak? W tej chwili miasto Ostródy? W tej chwili, tak, od 23 grudnia zaprzysiężenia, a wcześniej byłem zastępcą burmistrza. Od dnia 23 grudnia, tak? 23 grudnia ubiegłego roku. 2010 roku. Wcześniej pełniłem funkcję zastępcy burmistrza. A ostatnio ponad rok pełniłem do poprzedniej kadencji obowiązki burmistrza z powodu jego choroby, także. To znaczy w jakim okresie? Dokładnie od 21 września 2009 roku do końca kadencji pełniłem obowiązki burmistrza z racji choroby. Od 21 września 2009 roku do końca kadencji pełniłem funkcję burmistrza z racji choroby Jana Nosewicza, tak? Tak jest. Jana Nosewicza. Czy świadek pamięta jakieś okoliczności związane ze złożeniem przez tutaj obecnych na sali panów zawiadomienia dotyczącego zamiaru zorganizowania zgromadzenia w Ostródzie w dniu 22 września ubiegłego roku? To było takie głośne zgromadzenie przed sądem w Ostródzie, przed sądem, prokuraturą. Czy coś na ten temat świadek może nam powiedzieć? No, trudno powiedzieć, że ja wtedy dobrze wiedziałem na ten temat, ale potem jak wyniknęły te sprawy, tutaj te konieczności stawienia się, to tak próbowaliśmy tam odtwarzać takie, co było. Jedno to pamiętam na pewno, że ciekawostkowo biuro promocji poinformowało mnie, to w żadnej mierze to mnie nie dotyczyło, o takiej informacji raczej typu prasowego. Poinformowało mnie o informacji typu prasowego. Która przyszła drogą mailową. Która przyszła drogą mailową? Do biura promocji miasta. Do biura promocji miasta. Ale zostałem o tym przy okazji poinformowany, bo to była tylko i wyłącznie ta informacja miała charakter prasowy. Ponieważ ta informacja, chwileczkę Pani Słonowski, tak? Ja mam wniosek formalny.
uwagi na słowa, które zostały wypowiedziane przez pana burmistrza, wnoszę o zaprzysiężenie, o odebranie przyrzeczenia. Ta informacja, ponieważ ta informacja miała charakter jedynie prasowy. W tym miejscu obwiniony Andrzej Słonawski wnosi o odebranie od świadka przyrzeczenia. Przyrzeczenia, świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego. Niczego nie ukrywając z tego. Co mi jest wiadome. Co mi jest wiadome. Dziękuję bardzo. Proszę. No więc to była informacja udzielona, że tutaj jacyś panowie mają zamiar. Nawet tego maila nawet nie czytałem, tylko szef biura promocji mi tam poinformował, że przyszło, że ktoś się tutaj wybiera pod budynek naszego sądu czy prokuratury. Mają zamiar wybrać się pod budynek sądu czy też prokuratury. No i zorganizować jakąś demonstrację. I zorganizować jakąś demonstrację. I to dobrze pamiętam, że sprawa dotyczyła praw ojca. Znaczy, że... O ile dobrze pamiętam, sprawa dotyczyła obrony praw ojca, tak? Obrony praw ojca. I tylko tyle wiadomo było, bo to... Natomiast potem po jakimś czasie dowiedziałem się, że ta demonstracja się odbyła. Po jakimś czasie dowiedziałem się, że ta demonstracja się odbyła. No, to za jakimś tam... Nie wiem, no, znaczy interwencją policji i tak dalej, i tak dalej. No i od osób pracujących w sądzie, że wiem, że to tyle, nie wiem kto, co i jak, tylko że tam sporo hałasu było i jakieś były zakłócenia pracy. Od osób pracujących w sądzie wiem, że były tam jakieś zakłócenia hałasu, tak? Zakłócenia porządku, tak? Tak, potem ze zdziwieniem się dowiaduję. Już nie pamiętam w jaki sposób, że tutaj państwo demonstrujący wystąpili do nas o wydanie zezwolenia na odbycie tego zgromadzenia. Ze zdziwieniem dowiedziałem się później, że organizatorzy zgromadzenia wystąpili do nas o wydanie zezwolenia na odbycie zgromadzenia. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Po czasie, nie wiem, jaką drogą, to znaczy przyszła kserokopia maila rzekomo wysłanego do nas. Mhm. Ale tutaj mam przed tak, sobą. Ja już się zwracam do pana. Tak, to tak. Chyba tą drogą. Przyszła do nas kserokopia maila skierowanego do nas. Rzekomego maila. Rzekomego maila. To znaczy rzekomo skierowanego, to precyzyjnie, rzekomo do nas skierowanego. W pewnym czasie rzekomo do nas skierowanego. Kopia maila, rzekomo skierowanego do nas, tak? Mhm. No, który wedle tutaj państwa miałby wypełniać, przepraszam, już. Według państwa, czyli panów organizatorów, tak? Tak, tak. Który według panów organizatorów miałby wypełniać... Mhm. Proszę bardzo. No i teraz chcę... Miałby wypełniać co? To znaczy wypełniać wymogi zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie... Wymogi zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie zgromadzenia. Tak? Mhm. Chciałem tutaj wyjaśnić, że... Tak, chciałem wyjaśnić, że... Drogą elektroniczną można składać takie wnioski.
Natomiast warunkiem koniecznym jest ten podpis kwalifikowany, czyli podpis elektroniczny. Składać takie wnioski. Jednak warunkiem, natomiast warunkiem koniecznym jest tak zwany podpis kwalifikowany. Mhm. Czyli podpis elektroniczny. Czyli podpis elektroniczny. No a inna droga pozostaje konwencjonalna, to znaczy składania wniosku bądź pocztą konwencjonalną. Inną drogą jest konwencjonalne złożenie wniosku. To jest zawiadomienia, tak? Tak. Zawiadomienia. Znaczy tego wniosku, na przykład tego wniosku o odbycie zgromadzenia. Mhm. Za pośrednictwem poczty. Czy bądź, też osobiście, bądź też osobiście złożenie. Czy też osobiście. Dobrze. W sekretariacie, w biurze obsługi interesantów. Mhm. Ale to jest tak, nawet gdyby ten mail doszedł, nie stwierdziliśmy, żeby taki mail do nas dotarł. To z treści, nawet gdyby dotarł. To on nie wypełnia wymogu poza podpisem elektronicznym, to przede wszystkim nie ma. Tam jest wyraźnie napisane ani daty urodzenia, ani miejsca, to znaczy czasu przeprowadzenia. Tam jest godzina między 11 a 13. Wczytywałem się nawet tutaj przed tym, przed wejściem. Nie ma daty, kiedy to zgromadzenie miałoby się odbyć, czyli podstawowej informacji nie ma. Ale powiadam, pierwszorzędnym warunkiem byłby tutaj tak, po przede wszystkim ten mail powinien dojść i posiadać podpis elektroniczny, żeby go merytorycznie rozpatrywać. On już był obciążony, ten dokument, który Państwo tutaj przedstawili, jest obciążony tymi dwiema wadami. Mianowicie nie ma daty urodzenia i nie ma, także no, szereg tutaj, powiedzmy, uchybień jest. Ale najważniejsza jest informacja, ten mail w ogóle do nas nie dotarł. A więc mówimy o tym, że ten wniosek został złożony, wniosku de facto nie było. Wniosku o odbycie zgromadzenia. To jest informacja, którą przekazuję. Czy jeszcze coś chciałby świadek powiedzieć? Najpierw może swobodnie się świadek wypowie, za chwilę będziemy zadawać. To jest tyle, bo więcej pytania, nie ma. Tak? Ja chciałam zapytać pierwszą rzecz, czy w czasie tego trwania zgromadzenia, czy ktoś z sądu rejonowego w Ostródzie kontaktował się z panem? No nie przypominam sobie, ja post factum, nie przypominam sobie, i też w formie, żeby ktoś z przedstawicieli sądu czy prokuratury, tak? Rejonowej w Ostródzie, nie przypomina pan sobie, nie przypominam sobie, to żeby sobie sądu. No informacje do tego typu zdarzeń, 35, nie tego typu, no takich zgromadzeń może akurat nie w obronie, ale w ogóle różnego typu zdarzeń jest, powiedziałbym, obyczajowych, innych jest tak sporo, że po takim czasie to trudno mi odtwarzać po prostu tym wydarzeniem. Z całą pewnością nie żyliśmy. Dobrze. A proszę powiedzieć, czy kto w urzędzie, znaczy może tak, zaczniemy od tego, adresem tutaj, to informacja ostatnia, która właśnie od Państwa przyszła. Chciałam się najpierw powołać na tą informację. Odpowiadając na pismo, uprzejmie informuję, że załączony przez Państwa mail z dnia 17 września 2010 roku, wysłany na adres Urzędu Miejskiego Ostróda.pl ze strony poczta WP.pl nie dotarł do tutejszego urzędu. Informujemy, że są dwie możliwości przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, logując się na skrzynce podawczej Cyfrowy Urząd, do której odnośnik można znaleźć na urzędowej stronie WIP, lub wysyłając e-mail podpisany podpisem kwalifikowanym. Ponadto mail wysłany z poczty Porozumienie Rawskie WP.pl z dnia, i tutaj też pisze Pan o tym, że nie spełnia wymogów artykułu 7 ust. 2 ustawy Prawo Zgromadzenia z dnia 5 lipca 1990 roku, brak daty urodzenia organizatora zgromadzenia oraz planowanej daty przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Chciałabym zapytać, ponieważ ten adres ostruda.pl to jest ten adres, który właśnie ze strony internetowej, ponieważ my to sprawdzaliśmy, to wynika.
I według tutaj panów na ten adres i tutaj zresztą z tego załączonego załącznika wynika, że no, przynajmniej został na wasz adres przesłany, tak? I chciałam zapytać, czy... Nasi, proszę z miłego sądu, no, nasi tak? Elektronicy nawet sprawdzali, bo my nie mamy żadnego interesu, to po prostu interesu nawet, żeby ukrywać, że coś takiego przyszło, tym bardziej, że on gdyby nawet przyszedł, to i tak nie spełniał wymogów no, tutaj w tej sprawie. No dobrze, najpierw... Więc powiedzielibyśmy, że przyszedł, świadka, że nie zareagowaliśmy. Najpierw musimy ustalić kilka kwestii, tak. To znaczy tak, skoro panowie tutaj dołączają dokument, że taki mail został nadany, także będziemy musieli zwrócić się do tej wirtualnej Polski o informację, kiedy zostało to państwu doręczone i czy w ogóle zostało to doręczone, tak? Bo to jest państwa, jakby no, od państwa informacja, że nie dotarł, tu od państwa jest informacja, że wyszedł, tak? Z ich poczty. Także coś się z tym musiało stać. A druga sprawa, jeżeli wirtualna Polska ten mail doręczała i faktycznie będzie potwierdzenie, że doręczyła, no to również będziemy się musieli zwrócić do administratora, który administruje tym waszym adresem umaumostruda.pl, czy faktycznie potwierdza on, że został doręczony, tak? Z dwóch stron jakby musimy jeszcze uzyskać informacje, bo to, że elektronicy tam nie znaleźli i te informacje, no to jest jedna rzecz. Ja chciałam właśnie zapytać, jak wygląda ta droga, jeżeli taki mail zostaje wysłany, tak? Przez jakąś osobę na państwa ten adres um@umostruda.pl, to najpierw kto tam odpowiada za to? Jeżeli on trafia, to jest tak? Część jest wydrukowany, trafi na dziennik podawczy i trafia do tego typu korespondencja trafia do odpowiedniego wydziału, który się daną sprawą merytoryczną. A kto się zajmuje tym wydrukowaniem? Wydział Spraw Obywatelskich. Jeżeli ten adres, to powinien trafić do sekretariatu. Czyli Wydział Spraw Obywatelskich się zajmuje tym potem, to znaczy trafiłby potem po zrobieniu tak zwanej poczty każdego dnia, to było wydrukowane, trafiłby do Wydziału Spraw Obywatelskich, który takimi sprawami się zajmuje i wtedy prawdopodobnie by państwo otrzymali, gdyby to dotarło, otrzymaliby informację, że wniosek nie spełnia wymogu wniosku, bo brakuje tego i tego, o czym już tutaj Wysokiemu Sądowi wspominamy. Ja za chwilę o to zapytam. Chciałam zapytać, ten pierwszy etap, jak ten mail wpływa? Kto się tym zajmuje? Do kogo on wpływa? No ten kto mail, tam osobiście? Tak? Ten mail wpłynąłby do sekretariatu w Urzędzie Miasta. Do sekretariatu w Urzędzie Miasta, tak? Dobrze. I następnie przekazywany do Wydziału Spraw Obywatelskich, tak? Tak. I reszta tak. Jeżeli jeżeli ktoś porusza sprawy inwestycyjne, to trafi do Wydziału. Ja rozumiem, o tej tematyce, tak, o tej tematyce. A proszę powiedzieć, jeżeli taki mail, no, czy to zawiadomienie zgodnie z prawem o zgromadzenia, z ustawą, nie, zawiera właśnie takie wady, to państwa, jaki jest dalszy tryb postępowania? W tym wypadku, to znaczy ten mail, no, tę kserokopię, którą tutaj za pośrednictwem sądu, jak słyszę, otrzymaliśmy, to znaczy, wykazane by było, jakie błędy to znaczy zawiera, że trzeba i byłoby pouczenie, co należy zrobić, żeby nadać bieg sprawie. W tym wypadku wystosowalibyśmy tą samą drogą elektroniczną, czy? Jeżeli tam adres był, to pewnie drogą my odpowiadamy pocztą konwencjonalnie. W tym wypadku wystosowalibyśmy drogą pocztową informację, że zawiadomienie to nie odpowiada wymogom, tak? Tak. I czego brakuje, tak? W tym przypadku otrzymali państwo. Dlatego biegu nie było, ten bieg sprawy nie został nadany, bo fizycznie tego maila nie było. A jeszcze chciałam zapytać, ponieważ zgodnie z ustawą o zgromadzeniach, tam jest, że czyli na 30 dni wcześniej, a najpóźniej, chyba najwcześniej 30, a najpóźniej na 3, tak? 3 dni, tak? Dni przed zorganizowaniem zgromadzenia. Czy właśnie tutaj, jeżeli ten termin był tak krótki, to również byście... Nie, no skąd mnie, nawet gdyby to przyszło, to skąd mielibyśmy wiedzieć, czy to jest krótki, czy późny, skoro z tego wynika, no,
który panowie mogą zajrzeć. Bo przyglądałem, tam jest godzina podana, 11, mm-hmm. podejrzę 13, mm-hmm. natomiast nie ma dnia. Przez przeoczenie nie ma dnia, no więc z Duchem Świętym trzeba być, żeby stwierdzić, o jaki dzień panom chodzi. Natomiast jeżeli takie zawiadomienie do was wpływa i nie ma tej daty, na przykład daty, no tak, a jest telefon podany, to nie kontaktujcie. To są takie, proszę, wysokie osoby, są tacy wysoce teoretyczne rozważania, bo po raz pierwszy z czymś takim mam do czynienia. Mhm. Po prostu trudno mi powiedzieć. W każdym razie wiem, że jeżeli ktoś zwraca się do nas, popełnia jakiś poformalny błąd, my przysyłamy informację, uprzejmie informujemy, co należy zrobić, że należy ponowić próbę, usuwając błąd. Czy brak? Dobrze. Zasada jest prosta. Jeszcze chciałam zapytać świadka o treść pisma, które świadek również podpisał, czyli można powiedzieć, był autorem tego pisma. Jakby udzielając odpowiedzi na pismo Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie zwróciła się do pana burmistrza miasta Ostródy. Wówczas pan sprawował obowiązki burmistrza. Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie zakłócenia ładu i porządku publicznego w dniu 22 września 2010 roku. Tak dalej. Organizatorzy wymienionego zgromadzenia w osobach pan Andrzej Słonawski i Waldemar Kalinowski twierdzili i na słuszność swoich racji okazali w trakcie przeprowadzanej interwencji mail wysłany do Inicjatywa Społeczna Porozumienie Rawskie, zaadresowany do burmistrza miasta Ostróda z datą 17 września, jednocześnie twierdząc, że dopełnili swoich obowiązków zgodnie z ustawą o zgromadzeniach i to zgromadzenie jest legalne. Dlatego też w ramach pomocy prawnej proszę w miarę możliwości o szybkie udzielenie odpowiedzi, czy potwierdzacie otrzymanie wymienionego e-maila, czy na wymienione zgromadzenie była zgoda, czy nie wyrażono zgody, czy w ogóle nie rozpatrzono tego wniosku. Jeśli państwo posiadacie dane istotne, to również proszę je przesłać. I pan tutaj w odpowiedzi na to pismo, odpowiadając na pismo dotyczące czynności wyjaśniających i tak dalej, uprzejmie informuje. Tak, wpłynął mail od pana Andrzeja Słonawskiego w dniu 21 września 2010 o godzinie 14:51. Była to tylko informacja. Nie wydałem żadnej zgody na wyżej wymienione zgromadzenie. Nadesłana informacja nie spełniała warunków, jakie musi posiadać wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zgromadzenia masowego. I chciałam zapytać właśnie w związku z tym, że ustawa o zgromadzeniach tutaj publicznych mówi o tym, że osoba, która, czy organizatorzy, którzy zamierzają odbyć zgromadzenie, zwracają się jakby tylko zawiadamiają urząd, tak? Czy w takim przypadku, jeżeli wszystko jest w porządku, taką teoretyczną tutaj sytuację chciałabym panu przedstawić, jeżeli wszystko jest w porządku, to również jakaś zgoda jest na to zgromadzenie wydawana? Nie, bo zgoda jest, jeżeli wypełnia się do dokumentu, to zwykle tak, to znaczy też my musimy wiedzieć, jaki to jest charakter, czego dotyczy, no, czy to grozi jakimiś tam perturbacjami, powiedzmy, związanymi z porządkiem, zagrożeniem bezpieczeństwa i tak dalej. I takie decyzje wydaje dotyczące organizacji imprez masowych i tak dalej, i tak dalej. Twierdzę, żeby to wszystko było prawidłowo zrobione, pewnie by była taka decyzja, no bo z pisma wynika, że miało być pokojowo i przeprowadzone, no więc... Mimo wszystko chciałam zapytać, czy bo tutaj jest w ustawie o prawo zgromadzenia jest mowa o tym, że organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych. Odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Czyli ja rozumiem, że
Decyzja jest wtedy wydawana zakazująca zgromadzenia, tak? Jeżeli te punkty są... W ogóle mogę powiedzieć tak, że do tej pory takiej decyzji zakazującej nie wydałem, więc nie rozumiem te śmiechy tutaj z Państwa, mając mnie zdeprymować. Po prostu gdyby ta decyzja była, to znaczy wniosek był wypełniony... Ja zaraz Panie Burmistrzu, Pan wytłumaczy skąd ten śmiech. Nie, no dobrze, ale proszę... Wciągają mnie Państwo jakąś sprawę, z którą absolutnie tracę... To Państwo przyjaciele. Że ona, wie pan, to supozycje pana są... Nie są supozycje, to są zeznania świata. Ale proszę, panie Słonowski, proszę się uspokoić, tak? Pan burmistrz, proszę się uspokoić, ale to sprawy nie jest do tego. Panie Słonowski, sala rozpraw nie jest do tego, do wymiany tutaj państwa poglądów i na różne kwestie, także proszę. My mamy obowiązek przesłuchania świadka i wyjaśnienia tutaj rzeczową sytuacji, a reszta, proszę pana. Trzeba się powstrzymać od takiej zamiany. Dobrze, proszę Panie Dąbrowski. Czyli nigdy Pan decyzję o zakazującej zgromadzenia publicznego nie wydawał, tak? Nie, mogę tak powiedzieć, że prezydent nie przypominam sobie. Dobrze, nie przypominam sobie. Natomiast chciałam zapytać, jeżeli wszystko jest w porządku, Pan mówi, że również jakaś decyzja jest w urzędzie wydawana, tak? Zgoda czy... No, rzecz jasna, skoro jest wniosek, to musi być odpowiedź, tak? Wyrażamy zgodę. Czasami ewentualnie dodatkowe warunki są, jeżeli tam przeprowadzane są imprezy masowe, tak jest dużo akurat w Ostródzie. Czy to... Państwo również informują na przykład o zgodzie? Czy informują Państwo zawiadamiającego? Czy już nie? Oczywiście, że tak. Tego, który się... No bo skąd on ma wiedzieć, że dostał pozwolenie, prawda, ten podmiot? O zgodzie też informujecie, tak? I on zgody. Nawet dyczułby wtedy było, no w każdym razie odpowiadamy temu, który składa wniosek. Dobrze. Ja jeszcze mam tylko jedno pytanie. Czy świadek wie, kto jest administratorem tego adresu? Urząd Miejski @umostruda.pl? No to jest, ja nie jestem aż tak biegły w dotyczący spraw tych elektronicznych. No. To ja w takim razie tutaj mam prośbę. Ja zobowiązuję świadka, tak? Żeby w terminie 3 dni tutaj nawet do nas faksem nadać, żeby to ustalić w urzędzie, tak? I poinformować sąd, właśnie powołując się na tą sygnaturę 2W100/11, kto jest administratorem tego adresu internetowego, dobrze? Bo musimy się do tego administratora zwrócić z prośbą o udzielenie pewnych informacji. Dobrze, proszę bardzo, Panie obwiniony, Pan Słonowski, tak. Czy Pan Kalinowski, proszę bardzo o zadawanie pytań, jasne. Tak? Świadkowi. Pierwsze pytanie zasadnicze. Kiedy Pan mówi prawdę? W tej chwili? Czy wtedy Pan mówił, pisząc pismo z dnia 15.10, to jest prawdziwa wersja? Bo to są dwie wersje. W piśmie z 10 października pisze Pan, że wpłynął mail na adres internetowy. Już Pan wyjaśnia, nie może się Pan nie rozwijać. Żeby świadek się w ten sposób do mnie nie zwracał. Na pytanie obwiniony. Nie poszkoda czasu, bo wie Pan, ja w praktyce nie marnuję innym czasu i nie lubię, gdy ktoś mi marnuje czasu. Byłem przekonany, że chodzi o tę informację prasową. I na to odpowiadaliśmy, że to w ogóle nie spełnia, bo to jest informacja prasowa. No, napisał Pan, że wpłynął mail. Ale napisał 31 września. Tak. Tam jest. I chcielibyśmy, żeby świadek ten mail, który wpłynął, złożył do akt sprawy. Pan złożył, Panie Słonowski. I złożył. No ja nie było. Dobrze, ja przepraszam, się dobrze, ja przepraszam, bo być może nie poinformowałam, a Pan się nie zapoznawał. Tak. To, o co się zwróciliśmy, to tutaj Urząd Miasta nam nadesłał, tak? Dobrze. Proszę Pana, w tym również piśmie i to, o czym dzisiaj Pan mówił, wynika z tego, że na podstawie ustawy Prawo w zgromadzeniach Pan jako burmistrz miasta wydaje zezwolenie. Czy to są Pańskie kompetencje? Tak, to są. To są moje kompetencje. Wydawanie zezwoleń? Tak. Zgromadzenie publiczne, i to informuję Pana, bo będę się zwracał po raz kolejny do Pana, zawiadamiając o takim zgromadzeniu w Ostródzie, żeby Pan wiedział, że Pan nie jest osobą uprawnioną do wydawania jakichkolwiek zezwoleń w tej kwestii. Dobrze. No dobrze, jakieś pytania są, dobrze, tak. Dalej jeszcze. Proszę Pana, mówił Pan, wyjaśniając sądowi, że
od kogoś się pan dowiedział, że była tam jakaś awantura przed sądem, było głośno i tak dalej, i tak dalej. Dowiedział się pan od osób pracujących w sądzie. Czy to nie była czasem pańska żona? Sędzia Sądu Rejonowego. W tym przypadku nie. W tym przypadku nie, dobrze. W tym przypadku o zakłóceniu porządku prawnego, czy też zorganizowaniu jakiegoś zgromadzenia przed sądem rejonowym w Ostródzie, nie dowiedziałem się od swojej żony. Żona sędzią jest, tak? W wydziale pracy. Także zupełnie zero relacji. Swojej żony, która jest sędzią. Jest korelacja, bo pańska żona podłączyła się do orzekania w tej sprawie, w związku z tym zwykle się tak odbywa, proszę pana, każdą sprawę, która dotyczy nawet Urzędu Miasta, i podczas tej wszyscy sędziowie się wyłączają, dlatego że właśnie moja żona pracuje. Dobrze. Także w każdej sprawie, proszę pana. Dobrze, proszę. Ta sprawa mnie dotyczy, w związku z tym... Ale pan wyjaśnia, że pan był bogatszy, więc... Jasne. Proszę świadka. Pan wspominał, że pan z mocy swojego urzędu, po pierwsze, przyjmuje wnioski. Czy pan odróżnia wniosek od zgłoszenia? To są dwie różne formy. Wniosek to jest wtedy, kiedy ja o coś pana proszę, a zgłoszenie to jest to, co wynikają moje prawa z ustawy. Pan to rozumie. Proszę świadka, więc proszę. Ja, proszę Wysokiego Sądu, proszę Wysokiego Sądu. Ja powiedziałem, jaki jest obieg dokumentów. Ja powiedziałem, jaki jest obieg dokumentów. Więc czy to jest forma zgłoszenia, czy to jest forma, czy forma jest wniosku. Czy to jest forma wniosku. Niezależnie od tego, pisma wszystkie przychodzące, w tym i drogą elektroniczną, chociaż powiadam, nawet staramy się być otwarci, bo jeżeli nie spełnia wymogów drogą mailową, tak jak ta informacja, no to ja w jaki sposób jej nadawać bieg? No jest informacja, bo ona pewnie do prasy szła, przychodzi do Urzędu Miasta i bardzo wiele takich otrzymujemy. Generalnie, jeżeli to czegoś obywatel od nas chce, nazwijmy to tak, to trafia po zrobieniu tak zwanej poczty, którą zwykle czyni sekretarz, to co w ciągu dnia płynie, siada na zakończenie pracy, on albo mój zastępca, i kieruje do poszczególnych wydziałów zgodnie z tematyką, z zakresem merytorycznym treści danego pisma. I wydziały decydują, jaki bieg sprawie nadać, one analizują. Gdybym ja miał każde takie pismo, nie starczyło mi 100 godzin na dobę. Zdecydowanie. Kierujemy tego typu pisma do poszczególnych wydziałów, tak? Tak jest. Zgodnie z zakresem spraw, których dotyczą. Proszę świadka, czy potwierdza pan słowa? Panie Słomarski, tylko... Przepraszam. Pana Jarosława Mańki. Jest to naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Ostródzie. I trzech jego podwładnych, którzy zeznali tutaj w sądzie, że Artur Borowy razem z panem prokuratorem Maziukiem rozmawiali z panem telefonicznie, ustalali zakres naszych praw, pańskich przeciwwskazań i wszystkiemu temu, co dotyczyło tego zgromadzenia. Już w czasie trwania zgromadzenia. Były to zdaniem świadków dwu- lub trzykrotne z pani konsultacjami. Odpowiadam krótko. Nie pamiętam takiego zdarzenia. Nie pamiętam takiego zdarzenia, abym konsultował się, aby ze mną konsultowali się tak, aby ze mną konsultowali się. To może to przykre będzie dla pana, to jest sprawa życiowa. No proszę mi uwierzyć. Ani to nie była dla mnie sensacja, ani była, no nie jesteśmy jakimś pcimiem, że jakaś tam historia wywołuje tutaj reakcję. Po prostu...
to nie była sprawa, która zawracała głowę. No to ja tutaj nawet pisałem pismo, co ja mam w tej sprawie do powiedzenia. To nie była sprawa, która zawracała. Nawet się nie interesowałem. Dla pana być może tak jak zwykle jest w tych sprawach, natomiast to nie była sprawa, która absorbowała w jakikolwiek sposób. Więc takie rzeczy, wie pan, nawet żeby nie przeładować tego komputera, to człowiek z pamięci wyrzuca. Więc dlatego mówię, nie pamiętam, żebym ja na ten temat rozmawiał. Czy w ten sposób, niejako definiując i kończąc zdanie, czy mamy myśleć w ten sposób, że również mail, który dotarł do was razem z załącznikami, również z tego komputera został wyrzucony? No proszę pana, proszę Wysokiego Sądu, ta supozycja... Nie ma. Proszę Wysokiego Sądu, na Boga, jeżeli świadek myśli trochę, nie mieliśmy żadnego interesu, żeby ukrywać tego faktu. My takich rzeczy nie praktykujemy. Nie mieliśmy żadnego interesu. Taki fakt? Proszę Wysokiego Sądu, w kontekście zeznań policjantów twierdzę, że był wspólny interes. No dobrze. Rozmowy telefoniczne. Ja proszę tu zaprotokołować. Panie Słonawski, ja proszę o pytania, tak? Na jego oświadczenia zaraz. Dobrze. Pytania do świadka, jeszcze, bo chcemy świadka zwolnić już. Jeżeli mamy jeszcze jakieś pytania, bardzo proszę. Dobrze, oczywiście, że tak. Proszę świadka. Dnia 20, za chwileczkę tutaj podam datę. Mam czas. Dnia, proszę świadka, 22 marca, zanim skierowaliśmy do waszego urzędu kolejne zawiadomienie, zaprzyjaźnione stowarzyszenie miało zorganizować przed waszym urzędem manifestację. Zanim to zostało do was wysłane, ja wykonałem telefon do pana sekretarki. Mam zarejestrowaną rozmowę, z której wynika totalny brak kompetencji, nie pański. Ludzie odpowiedzialni, żeby zorganizować zgromadzenie publiczne, pana pracownica kazała mi założyć działalność gospodarczą, wie pan? Jeżeli sąd zezwoli, to jest 8-minutowe nagranie, zobaczy pan kompetencje tych ludzi, którzy również twierdzą, że mail z 17. Proszę Wysokiego Sądu, proszę pana, proszę Wysokiego Sądu, jeżeli pan chce zrobić demonstrację, to panu dzisiaj, niech pan wypełni, z całą pewnością damy panu zgodę, może pan robić godzinę piszczeć, może pan pod urzędem, jestem bardzo liberalnie nastawiony człowiek i może pan tam wypiszczeć i wykrzyczeć bóle swoje dowody. Proszę pana, ja w tej chwili nie jest przedmiotem postępowania wypiszczenie przeze mnie pod pańskim urzędem czegokolwiek, natomiast dowiedzenie, że ta manifestacja z 22 września była legalna. A wie pan, z czego to wynika? Bo pan nie wydał administracyjnej decyzji zakazującej tego zgromadzenia. Dlaczego był pan odzobowiązany? Chcąc stwierdzić... Na co miałbym odpowiadać, proszę pana? Proszę pana, na telefony pana Borowego, na telefony pana Maziuka i na telefony podinspektora Mańka. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania, panie Słonawski? Dziękuję. Dobrze. Panie Kalinowski, czy ma pan jakieś pytania do świadka? Pytam go, tak? Pytanie. Taką tutaj wielkim brakiem formalnym w zgłoszeniu świadek powiedział brak daty urodzenia. Czyja data urodzenia powinna być podana? No znaczenie, tam panowie zdaje się podpisują się. I to... Ale nie, no proszę pana, powiedziałem, najpierw brakuje daty. Powinna być wskazana data urodzenia zawiadamiającego, tak? Ja. Proszę Wysokiego Sądu, mogę odczytać zgromadzenie. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane. Imię, nazwisko, datę urodzenia, adres organizatora z nazwą i adres osoby prywatnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizują zgromadzenie. Cel, program i tak dalej. Jako drugi punkt i trzeci miejsce i datę. Godzina rozpoczęcia. Proszę świadka, konkretne pytanie, czyją datę urodzenia?
posiedzenia. Tylko na to proszę odpowiedzieć, nic więcej. Nie pamiętam, jak pan było. No ale jest, pan firmuje, firmują panowie nazwiskami konkretnymi, zdaje się, tam nie pamiętam panów godności. I no, należało no, napisać, żeby panów lepiej zidentyfikować. No wszak trzeba wiedzieć, kto zaczną. Dobrze, pani Kalinowski, czy jeszcze jakieś pytanie? Wystarczy PESEL, no dzisiaj przepraszam bardzo, ale powszechnie się wszędzie PESEL wypisuje po to, żeby ta osoba była jak najmniej anonimowa. Tym bardziej, że jak się organizuje zgromadzenie, otrzymuje się, to ponosi się odpowiedzialność za konsekwencje. Ktoś musi, ta osoba musi być precyzyjnie wskazana. Proszę wysyłać sądu, świadek tutaj przed chwileczką zacytował fragmenty ustawy o zgromadzeniach i sugeruje wszystkiemu sądowi, że dobrze zna tą ustawę. Czy świadek, zdaje sobie sprawę o punkcie w ustawie o zgromadzeniach o zakłócaniu? I tam jest dokładnie powiedziane, kto zakłóca zgromadzenie. Tam jest też określona ustawa, bardzo precyzyjnie określa karę. Jeżeli ktoś zakłóca, czy próbuje rozwiązać zgromadzenie publiczne. Czy świadek wie o tym? To jakie pytanie jest? Czy świadek zna przepisy, karne, przepisy, tak? Przepisy tej ustawy o zakłócaniu legalnego zgromadzenia? Nie, do tej pory akurat nie mieliśmy przypadków, to nie musiałem. Ja wszystkich przepisów prawnych... Nie mieliśmy przypadków zakłócania legalnych zgromadzeń. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Nie muszę znać wszystkich przepisów prawnych. Jest to karane, proszę Wysokiego Sądu, proszę świadka, to jest to karane. I teraz żona, bo tam była mowa, że świadek nie ma interesu, by twierdzić, że tam mail nie dotrze i tak dalej. Ja chcę, żeby świadek się ustosunkował do faktu, że żona jest podwładną sędziego Borowego, który zakłócał legalne zgromadzenie. Ale to ja uchylam, panie Kalinowski, ja uchylam to pytanie. Ono nie dotyczy tej sprawy. Naprawdę. Nie dotyczy, my nie mówimy o zakłóceniu zgromadzenia, tylko o tym, no, tak jak mówiłam, musimy się trzymać. Już proces jest uporządkowany, panie Kalinowski. Będziemy się trzymać tylko tego. Ja jeszcze mam jedno krótkie pytanie. Także uchylę to pytanie, tak? Dziękuję. Proszę bardzo, panie Słonawski, jeżeli... Panie burmistrzu, cytował pan przepisy ustawy prawo zgromadzenia. Proszę wskazać w tych przepisach pańską rolę w celu wydania zezwolenia, czy też zgody na to zgromadzenie. Proszę pana, jeżeli pan składa jakikolwiek wniosek... Ja nie składam wniosku, ja pana powiadomiałem, że coś takiego zorganizuje. No to co, to pan powiadomił, no. No bo pan powiadomił. Proszę pana, no czy ma pan, czy dobrze, pan czy proszę to Wysokiego Sądu. Ja proszę o odczytanie, żeby państwo widzieli. Proszę Wysokiego Sądu, proszę zaprotokołować, że przed chwilą świadek powiedział, że został powiadomiony o zorganizowaniu zgromadzenia. Ja powiedziałem? Tak. Nie, no proszę pana, stwierdziłem już wcześniej, pan mnie zasłonił pyta. Pan, pan pojmuje w charakterze świadka, pan jest na sesji Rady Miejskiej i proszę odpowiadać sądowi, konkretnie, tak lub nie. Proszę Wysokiego Sądu, jeszcze raz oświadczam, że przyszedł mail, który informował o tym, że pan jest troskliwym ojcem, dzieckiem, że się panu krzywda dzieje, w związku z tym ma pan protestować. I tylko tyle. Proszę Wysokiego Sądu, protestuje, pan zaczyna kpić z nas, bardzo poważna sprawa, być może dobrze, nigdy to, dobrze, nigdy panie to nie dotknęło. Natomiast... Proszę spokojnie. Tak. Jest pierwsze. Natomiast arogancja tego pana no, przekracza wszelkiego zwolenia i zasady. Zacytuję, Rafał Żywicki jest dobrym ojcem, troskliwym i czułym, potrafi zorganizować dobre warunki rozwoju i wychowania synów. Synowie chcą mieszkać z ojcem. Co to jest? Proszę. To jest tekst do burmistrza, wniosek trzymała, o zgromadzenie. Proszę pana, właśnie sąd zobowiązał mnie do dostarczenia treści maila, który był do pana skierowany. Pan twierdzi, że pan tego nie dostał. Cytuję pan komunikat prasowy, który został złożony do pracownika, ja nie wiem, czy w tej chwili pracuje, przyjaciela tego ojca, z którego pan próbuje zagrać. Wie pan? Do byłego dziennikarza Super Expressy, który stał się rzecznikiem prasowym waszego urzędu miasta. Zachowuje się pan skandalicznie, kpiąc z ludzi. Proszę pana, proszę na swojego sądu. Wychodzi nas o to, że nie zacytowałem tylko fragment listu, który dotarł. Proszę spokojnie.
spokojnie, dobrze. Pan jest na ręce burmistrza został skierowany ten mail. Ja wspominałem o załącznikach. Tak. Ja wnoszę po raz kolejny, żeby w komputerze Urzędu Miasta Ostródy odszukać całą korespondencję z dnia 17 maja. Września, tak? Przepraszam, września. Z mojego adresu, z adresu naszej organizacji, z godziny 9.01. I nigdy do tej pory nie zdarzyło się, żeby taka informacja nie dotarła. I dziś chcę powiedzieć, że na skutek, czy też w oparciu o pismo burmistrza z dnia 15.10.2010 roku i z dzisiejszymi zeznaniami burmistrza, burmistrz kłamie w którymś momencie. Albo kłamie w roku zeszłym, albo kłamie dziś. Dobrze, zobaczymy, panie Skłonawski, sąd będzie to oceniał. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Dobrze, proszę bardzo. Ja mam pytanie do świadka. Kto wzywał policję i żandarmerię wojskową podczas manifestacji, czy Straż Miejską, manifestacji organizacji prorodzinnych w Polsce w obronie praw ojca? Proszę panów, więc... Pan jest gospodarzem. Ale, no tak, ale czy... A do sądu, proszę. Chce pan, proszę Wysoki Sądzie, że... Ja takie szczegóły, no Straż Miejska powinna być tam, gdzie się no coś... Czy też świadek wie na ten temat, żeby była Straż Miejska na miejscu, czy policja, czy w trakcie... O ile sobie przypominam, to była, no, była na miejscu zdarzenia. No, Straż Miejska. Ale dowiedział się pan o tym kiedy, panie proszę świadka? Powiem szczerze, no to teraz nie chciałbym mówić, że wcześniej czy potem. Ona o tym zdarzeniu, bo być może przez moich pracowników Straż się dowiedziała, bo być może inną drogą powiadomili. Wiem, że oni byli obecni. Czy pan się o tym dowiedział w dniu manifestacji? Czy pana, ja dobrze nie pamiętam, jak okoliczności panowie wypatrzą. Kiedy dowiedział się? Ja pamiętam, że pan maila nie dostał. Nie było, to nie mam. No maila nie pod. Maila nie dostał. Proszę się uspokoić, tak? Dlatego no, to jest tak. Drodzy państwo, ani państwu krzywdę nie chcę, Wysoki Sądzie, nie chcę tym państwu robić. Nie mam żadnego interesu. Dla mnie to zdarzenie 5-10-rzędne zupełnie. Ja w takich rzeczach staram się już nie pamiętać, dlatego że mam inne sprawy na głowie, więc proszę otworzyć sobie precyzyjnie, mogę się narazić. A to, że mail nie przyszedł, to dopiero na podstawie, jak panowie, jest ta sprawa sądowa, no to zwykle osoby, które są czy na świadka, starają się przygotować, no więc próbowaliśmy odtworzyć niektóre możliwe do odtworzenia zdarzenia i w związku z tym, no w ogóle to jest jej tam, przepraszam bardzo, no ale z całym szacunkiem dla państwa posłannictwa mam inne rzeczy na głowie ważniejsze. Ponawiam pytanie, kto wzywał policję i żandarmerię wojskową na legalną na zgromadzenie przed sądem w Ostródzie? Czy coś pan wie? Poproszę Wysokiego Sądu. No. Czy coś pan wie na ten temat? Nie wiem. Ja nie pamiętam, ja się tym nawet w ciągu dnia, kiedy no panowie byli twierdzą, ja nie przypominam sobie tych zdarzeń, żeby ja w jakikolwiek sposób był angażowany. Policja mi nie podlega, żandarmeria wojskowa mi nie podlega. Natomiast jeżeli panowie przed budynkiem sądu, jeżeli występują, no to mają panowie no tutaj no może nie tyle za przeciwnika, co za partnera do ewentualnych rozmów sędziów, którzy wiedzą jak sobie radzić z tą sprawą, kogo zawiadomić. No więc chociażby to. I prezes sądu czy prezesowie chyba wiedzą, co w takich okolicznościach dobrze, należy robić. Ja jestem 2 kilometry oddalony od blisko, no 1,5 kilometra od budynku. Od budynku sądu. Dobrze, panie Kalinowski, czy jeszcze jakieś pytania? Pan burmistrz nie wzywał policji, straży miejskiej, nie wysyłał ani żandarmerii wojskowej? Nie przypominam sobie takiego momentu. Nie przypominam sobie. No dobrze. Panie burmistrz, nie chciałem powiedzieć Wysokiej Sądzie, ja nie mam wiedzy. Ani niczego nie obawiam, staram się mówić szczerą prawdę, to co pamiętam. Mówię, to na temat, który się trochę przygotowałem, to jest... Opowiadam dlatego o tych mailach, natomiast tak tamtych zdarzeń szczerze nie pamiętam. Gdyby to miało miejsce, to z chęcią się tą wiedzą podzielił, tak, że zawiadomiłem, bo świadka, czegoż miałbym się obawiać. Sąd nie oczekuje tylko tego, co pan pamięta. Nie mądro, oczywiście tutaj sąd nie wymaga od tego, żeby pan coś tutaj, nie wiem, na siłę wymyślał, no tylko tak, po prostu tak, to, co pan pamięta. No, na tym polega rola świadka. Chcę powiedzieć, że nie mam żadnego interesu, żeby konfabulować. Odpowiadam to,
Co wie? Proszę panie Skowrowski, czy jeszcze jakieś pytania? Tak, ostatnie, bo w kontekście zeznań jednego ze świadków, który słyszał rozmowę, którą pan prowadził z sekretariatem Sądu Rejonowego w Ostródzie. Tam padło takie z pana strony zaproszenie, że jeżeli pan, że jeżeli tam pańskiemu interlokutorowi przeszkadza to zachowanie, zaprasza pan do siebie na kawę do Urzędu Miasta. Czy takie sytuacje są częste i praktykowane przez pana? Że? No, że na przykład jeżeli prezes sądu rejonowego dzwoni, że mu tam pod oknami ktoś buczy, czy ten, to pan mówi, mnie to nie obchodzi, ale jak ci przeszkadza, to przyjedź do mnie na kawę. Bo taka jest tutaj w aktach sprawy zeznanie świadka. No, proszę Wysokiego Sądu, ja widzę, że w taką stronę pan jakoś tutaj próbuje konfagurację. Ktoś kogoś słyszał. No naprawdę chciałbym tutaj wyrazić. Proszę świadka, prokurator rejonowy, prezes sądu rejonowego w Ostródzie, naczelnik sekcji prewencji, to nie jest, pańskim zdaniem jest ktoś, kto konfabuluje? Proszę to zapisać, że świadkowie, którzy mówili o tych zdarzeniach, konfabulują. Ja wyrażam się w Wysokim Sądzie na temat tego, co świadek mówi. Nie słyszałem. Ale jest. Jeżeli chodzi o to, Wysoki Sądzie, ja mogę również pana na kawie wysłuchać. No, ja bardzo często zapraszam i nie wszystkich ludzi, których dziękuję. Bardzo proszę, dziękuję. Przyjdzie pan na kawę, wysłucham pana bólów, bo sam kiedyś pomagałem Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca, kiedyś uczestniczyłem i gdyby pan nie był, mogłem panu całą historię opowiedzieć moich doświadczeń z tego typu, natomiast pan... A nie będzie pan miał szansy, bo ten człowiek, do którego się pan zwraca, żeby pomóc tym... Tak, ja mówię o innym stowarzyszeniu, Barczanie, które w latach 80. głosowało. A, bardzo dobrze. Zupełnie o czymś innym i tam, no, wtedy były to osoby, które trochę inaczej ten problem traktowały. Mhm. Dobrze. Chciałbym rzeczywiście osiągnąć sukces. No tak bym powiedział. Dobrze, czyli więcej pytań nie ma do świadka. Tak? Nie, dziękuję. Dobrze, dziękujemy, świadek jest wolny. Dziękuję. Tak? Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze. Panie Słonawski, czy jeszcze jakieś wnioski dowodowe w tej sprawie? No tutaj myślę, że wyślemy tutaj te... Znaczy tak, proszę jeszcze, żeby to troszeczkę uporządkować. Ja powiem tak, jeszcze jakimi dysponujemy tutaj dokumentami, jeszcze miałabym do pana... Dobrze, panie Słonawski, jeszcze miałabym do pana takie pytanie. Jakby pan był uprzejmy tutaj podejść bliżej, tak? Bo tutaj miejski... Tutaj pan burmistrz nadesłał do nas taki mail. Jak na zapytanie nasze, czy dostali mail, nadesłali do nas coś takiego. Tak, my to posiadamy, jest to komunikat prasowy. Czy, bo ten był nadawany 21, tak? To był mail skierowany do prasy, do radia, do mediów. Na tej podstawie między innymi zjawiła się telewizja Polska, telewizja Polska. Natomiast nie jest to zawiadomienie. Proszę wrócić na miejsce, tak? Jeżeli chodzi o dokument nadesłany przez Urząd Miejski w Ostródzie, znajdujący się na karcie 158, była to informacja prasowa skierowana do mediów. Dotycząca przedmiotu tego zgromadzenia, prawda? I tylko chciałam zapytać, ale ten egzemplarz również poszedł do Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tak? Proszę Wysokiego Sądu, wtedy składał wyjaśnienia burmistrz, wspominał o swoim Wydziale Promocji Miasta. Wtedy, kiedy składał wyjaśnienia burmistrz, w tym czasie wspominał o swoim Wydziale Promocji Miasta. W tym czasie rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta był dziennikarz, w Wydziale Promocji Miasta. Były dziennikarz Super Expressu, przyjaciel Rafała Lewickiego. W tym czasie, jeszcze raz panie Słonawski, w tym rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta. Urzędu Miasta. Były dziennikarz Super Expressu. Były dziennikarz Super Expressu, który opisywał przypadek Rafała Lewickiego i jego rodziny. Który opisywał przypadek Rafała Lewickiego i jego rodziny.
i był zainteresowany informacją dotyczącą przebiegu naszej planowanej manifestacji. W związku z czym... Był zainteresowany informacją dotyczącą przebiegu... Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę poczekać chwileczkę, dobrze? Proszę poczekać. Mamy rozprawę tutaj. W związku z czym... Informacją dotyczącą przebiegu manifestacji, tak? W związku z czym również i na jego adres... W związku z czym również i na jego adres... Został wysłany komunikat prasowy, który mamy w zwyczaju. Komunikat prasowy, który mamy w zwyczaju... Kierować do lokalnych i ogólnopolskich mediów przed planowaną manifestacją, pikietą czy zgromadzeniem. Przed planowaną manifestacją, pikietą czy zgromadzeniem. Natomiast jego treść nie miała nic wspólnego z zawiadomieniem o planowanym zorganizowaniu manifestacji. Jego treść nie miała nic wspólnego z zawiadomieniem o planowanym... Po raz kolejny załączyłem Wysokiemu Sądowi... ...odbyciu zgromadzenia. Przed Sądem Rejonowym w Ostródzie w dniu 22 września 2010 roku. Tak? Po raz kolejny załączyłem sądowi tak? kopię maila skierowanego do Urzędu Miasta Ostródy tak. na adres pana Nosewicza, jako że nie mieliśmy pojęcia o tym, że pan Nosewicz wtedy przebywa w szpitalu, a pan Dąbrowski sprawuje funkcję burmistrza. Chciałbym również dodać, ale to naprawdę bardzo krótko, bo nie chcę zabierać czasu, że jeśli twierdzenia burmistrza są zasadne, że zawiadomienie nie spełniało wymogów formalnych, a tak może domniemywać, odczytując komunikat prasowy jako zawiadomienie, podtrzymujemy naszą, tutaj nasze stanowisko, że mimo wszystko nasze zgromadzenie było legalne, wynikało ono z naszych konstytucyjnych praw do wyrażenia swoich praw. I nie było konstytucyjnych praw. Do tym bardziej, że nie było zakazane mimo posiadania wiedzy, że takie zgromadzenie się odbywa. Pomimo. Pomimo tego, że nie było tak? Jeszcze raz? Bo tak zapisaliśmy pani Słonawski. Chciałbym również dodać, że jeśli nawet twierdzenia burmistrza są zasadne, że zawiadomienie nie spełniało wymagań formalnych, a tak można domniemywać, podtrzymujemy, że nasze zgromadzenie było legalne, tak? Nie, nie tak można domniemywać, tylko bez tego można domniemywać. Mimo wszystko twierdzimy, że... Tutaj. Że mimo wszystko twierdzimy, że zgromadzenie było legalne, jako że nie dostaliśmy. Zgromadzenie było legalne. Nie dostaliśmy. Ponieważ nie dostaliśmy. Decyzji administracyjnej. O zakazie zorganizowania tej manifestacji. O zakazie tej manifestacji. Dobrze. Czyli tutaj, czy jeszcze jakieś wnioski dowodowe, panie Słonawski? Wnioski dowodowe nie, natomiast powtórzę po raz kolejny, nie wiem ile jeszcze razy, że wnoszę, aby sąd oddalił wniosek Komendy Miejskiej Policji w Ostródzie jako oczywiście bezzasadny. Jako, że to przed wydaniem wyroku, panie również. Przed samym wydaniem wyroku to będzie pan mógł się całościowo odnieść. Ja myślę, że nie będzie takiej potrzeby, pani przewodnicząca, bo wiem, że spadło to na panią zupełnie niezasłużenie. Chociażby ale z tego wyrok względu, będzie wydany. Ja rozumiem, pani chociażby z tego względu. Ja pani przewodnicząca, chociażby z tego względu, że w zeszłym miesiącu żeśmy się spotkali również przy akompaniamencie tych piszczałek, jak burmistrz tak. zna. I tutaj Wysokiemu Sądowi to nie przeszkadzało. Burmistrz miasta Iławy dostał dokładnie to samo zawiadomienie.
Specjalnie żeśmy to zrobili, żeby wskazać, że nie ma prawa ostródzkiego, prawa iławskiego czy prawa warszawskiego. Jest jedno prawo i między innymi my chcemy według tego prawa funkcjonować. Dziękuję serdecznie. A jeszcze tutaj panie Słanawski, tak, odnośnie tego nagrania, które pan tam posiadał, tak, 8 minut. Ja myślę, że tutaj korzystając z zaproszenia pana burmistrza, to pan powinien chyba udać się do pana burmistrza i powiedzieć. Będziemy dzisiaj w Ostródzie i otworzyć to nagranie. My nie będziemy tego odtwarzać, ponieważ to nie dotyczy znowu tej sprawy. Natomiast no, braku kompetencji, to jest porażające, pani przewodnicząca, w związku z czym rzeczywiście. Dobrze. Także zwrócimy się, tak, pani Kalinowski, proszę bardzo. Proszę, chciałbym też złożyć oświadczenie. Tak. Na temat zeznań świadka, który wielokrotnie podkreślał, że nie miał interesu, by teraz twierdzić, że nic nie wiedział. Świadek wielokrotnie podkreślał, iż nie miał interesu. Że wiedział, ale nie do końca, a nie było daty urodzenia i nie musiał odpowiadać. Aby ukrywać fakt dotarcia, tak? Zawiadomienia, tak? Przewodniczący, chciałbym świadczyć, że bardzo istotne jest do urzędu. Istotne jest całe tło i cel ówczesnego zgromadzenia. Jest całe tło i cel ówczesnego zgromadzenia. Tam młody ojciec z Ostródy został dwa razy niewinnie, jak się okazało, wyrokami prawomocnego sądu, niesłusznie zamykany do więzienia, tylko za to, że chciał opiekować się własnymi synami. Pani Kalinowska, ja to pan mówił. Tak, proszę, to tło jest bardzo ważne, a żona pana burmistrza jest podwładną sędziego Borowego, który... Żona pana burmistrza jest podwładną sędziego Borowego, który, jak wiemy z materiału zgromadzonego w sprawie, no, wyszedł tam na ulicę i tam przeszkadzał, groził i co potwierdzili świadkowie w sprawie. Wyszedł na ulicę i przeszkadzał zgromadzeniu. No, i zakazywał w zastępstwie burmistrza. Mhm. Proszę Wysokiego Sądu, jeszcze właśnie a propos pana Borowego. W materiałach tutaj sądu znajdują się dwie płyty. Jedna jest sporządzona przez funkcjonariusza policji rejestrującą naszą. I chcę powiedzieć, że ta płyta jest zmanipulowana. Ja zobowiązuję się sądowi dostarczyć płytę, na której właśnie pan Borowy, pan Mańko rozwiązują legalną demonstrację. Ale to już inny zarząd, panie. Nie, ale chodzi o to, że proszę Wysokiego Sądu. Jak chodzi o to, no znowu, że dzisiejszy świat. Znowu się zwraca, znaczy jakby będziemy zmierzać do wyjaśnienia przebiegu, nie? Tak. No, proszę Wysokiego Sądu, proszę zakończyć postępowanie, oddalić wniosek. Jeszcze nie, bo jeszcze nie mam pełnych informacji, rozumiem, panie Słonawski. Dobrze. Jeszcze jest nam niezbędne te potwierdzenie, czy na pewno. Czyli proszę Wysokiego Sądu. Wirtualna Polska przekazała, tak? Dobrze. W takim razie należy zobowiązać przede wszystkim, bo ja bym chciał jeszcze tutaj powiedzieć jedną taką ważką rzecz. Tak. Pan burmistrz zasłania się niepamięcią. Pan burmistrz na bieżąco pisze co innego niż mówi co dziś. Pan burmistrz... W tym miejscu obwiniony Andrzej Słowacki oświadcza. Pan burmistrz zasłania się niepamięcią. Pan burmistrz w piśmie z zeszłego roku ujawnia wszelkie okoliczności otrzymania niby zgłoszenia, bo ja nie wiem, jak to nazwać, prawda? Otrzymania niby zgłoszenia. Dziś mówi zupełnie co innego. W kontekście rozmów i ustaleń dotyczących legalności, bądź też nie, między burmistrzem miasta, pełniącym rolę burmistrza miasta pana Dąbrowskiego, a panem Maziukiem, prokuratorem rejonowym, panem Arturem Borowym i panem Jarosławem Mańko, no też byłoby zasadne, bo pan w tej chwili tutaj mówi nieprawdę, no ktoś mówi nieprawdę. Albo trzech ludzi zostaje nieprawdę, albo burmistrz łamie. Także no, też już nie chcę sądowi tutaj dodatkowej pracy przysparzać, bo należałoby zabezpieczyć sięgnąć po bilingi
i się dowiedzieć, czy rzeczywiście te konsultacje trwały bardzo długo, żywiołowo, czy one były trzykrotne, dziesięciokrotne. Ale myślę, że to dotyczyłoby jakby wywierania wpływu na przebieg zgromadzenia. Rozumiem sugestie pani przewodniczącej, złożę zawiadomienie. Dobrze. Nie namawiam, ale... Dobrze. Panie Słonawski. I pani Kalinowski oczywiście, bo pan Słonawski tutaj jest zawsze taką pierwszoplanową postacią i zwracam się zawsze jako pierwszego. Ustalimy teraz termin, dobrze? Kolejnej rozprawy, żebyśmy mogli uzyskać informacje w taki sposób, żeby właśnie te informacje dotarły z wirtualnej Polski. No i tutaj pana burmistrza zobowiązałam w terminie 3 dni o to, żeby administrator wskazał, że tej informacji nie będzie, powiadomimy urząd niezwłocznie faksem. Dzisiaj jest 18 kwietnia. Moje urodziny, nomen omen. Bez kwiatów, ale za to z uśmiechem. No to dużo zdrowia pani. Dziękuję serdecznie pani przewodnicząca. Bo chyba zdrowie najbardziej, prawda, się przydaje. Tak, pieniędzy i szczęścia to robią. Dobrze. Czyli tak, 8:45. 9:12. 20 maja, piątek może być? Dobrze. 20 maja, piątek, na 10 nie za wcześnie, czy panowie jak do pani przewodnicząca, myśmy mieli problem. Wyjechać z Warszawy, wyjechać z Gdańska. Jest kłopotem, gdyby to była ta 11, bo dobrze, tak dobrze, nie ma problemu, na 11, okay. Dobrze, okej. Okay. Jeżeli panu coś potrzeba, jeszcze zart, proszę bardzo. To znaczy, będę chciał protokół zwrócić się do sekretarza. Dobrze, ja idę. 20 maja, godzina 11. I umówmy się, sala 4A znowu, a jeżeli będzie taka, bo to nie jest moja sala, że tak powiem, ale jeżeli będzie akurat wolna, to również przeniesiemy się na tą salę, dobrze? Dobrze. No cóż, to serdecznie dziękujemy. Proszę bardzo, dziękuję. Zaczekam, zanim akta, wysoki sąd tam akta do sekretariatu, to ja wtedy sobie tam wyciągam. Tak, oczywiście dobrze. Jeszcze protokołu nie będzie. Nie, ale ja mówię o poprzednim. O, dobrze, dobrze. No. I pan będzie mógł sobie przejrzeć, jakie tam jeszcze dokumenty wpłynęły, a którymi pan jeszcze nie dysponuje, może, czy coś. Ja przewodnicząca, pani tak dba o to, żeby tam było porządek, żeby tam... Dobrze, także to wszystko. Dziękuję, do widzenia. Serdecznie, ja wiem, do widzenia. Do widzenia.